Spotykamy się po raz kolejny nad listem Jakuba. Będziemy kontynuować to, co mówi, od miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy. Ja tylko dodam, że przekład, który używamy, to jest, że tak powiem, nasz własny przekład z manuskryptów bizantyjskich. Jego taką podstawową zaletą, podstawową cechą, którą byśmy chcieli, żeby miał, to jest to, żeby się dobrze nadawał do retoryki biblijnej. I to jest jakby, to jest to, co nam przyświecało. Ostatni tekst, który rozważaliśmy, to jest 3:13-14. Dotyczy on obłudy. Ja krótko przypomnę, co powiedzieliśmy, po to, żebyśmy nie zgubili kontekstu odnośnie tego, co jest na przyszłość, tak? Powiedzieliśmy, że występują w tekście dwie podstawowe kwestie, mianowicie kwestia, kto jest mądry i roztropny pośród was, czyli krótko mówiąc, czym jest prawdziwa mądrość i roztropność, i kwestia niezgodności słów z intencjami, czyli coś na zewnątrz pokazują ludzie, tak, ale w środku tak naprawdę to, co na zewnątrz pokazują, jest kłamstwem, wbrew prawdzie, ponieważ w sercu jest zazdrość, gorzka i rywalizacja. I to jest ten kontekst, w którym jesteśmy. No i mówiliśmy że ten grzech się potrafi bardzo ładnie ukrywać. I to jest mniej więcej kontekst, w którym jesteśmy. Odkryłem w tym tekście pewnego rodzaju strukturę i chciałbym ją pokazać w tej chwili, ale zanim przejdę do kolejnej części, pozwólcie, że pomodlę się chociaż krótko. Poproszę Pana o błogosławieństwo. Panie Boże, chcę Ci podziękować za Twoje doskonałe, święte słowo. Dziękuję Ci, że nie jest ono takie, że nie jest możliwe do zrozumienia. Ale dziękuję Ci też, Panie Boże, że przed tymi, którzy jakby chcą je sprofanować, jest ono dobrze zabezpieczone i że wymaga odrobiny czasu, aby się w nie wgłębić i odpowiednio je poznać. Daj nam, Panie Boże, dzisiaj tą łaskę przez Ducha Twojego, abyśmy poznali to, co jest rzeczywiście zapisane w liście Jakuba, żebyśmy znaleźli dla tego zastosowanie w naszym życiu. Daj nam też, Panie, moc Ducha Świętego, abyśmy potrafili żyć według tego słowa, bo bez Twojej mocy, nawet jeśli coś zrozumiemy, to nie jesteśmy w stanie zastosować tego w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dostrzegłem pewnego rodzaju strukturę. Mianowicie, jeśli w 13 jest mądrość i w 17 jest mądrość, to mi podpadło. Mówię, może coś jest między tym. No to się okazuje, że zazdrość gorzką i rywalizację, patrzcie. Zazdrość, rywalizacja. I w 16 wersecie też jest zazdrość i rywalizacja. No, mi się zdaje, że to chyba nie jest przypadek. No i kochani, no w centrum to jest nie mądrość zstępująca z góry, ale przyziemna, duszewna i demoniczna. Czyli jakby to próbuje zaakcentować autor, Jakub, brat pański, odbiorcom listu. To im próbuje zaakcentować, że i to jest jakby w tym punkcie, który decyduje odnośnie tego, o czym cały ten tekst jest. I oczywiście będziemy mówili o mądrości z góry zstępującej, ale w kontekście tej. Czemu tak jest? Ponieważ list jest napomnieniem. List jest napomnieniem, więc te treści tak zwane negatywne będą znajdować się w miejscach akcentowanych. I wiecie, kiedy tak czytałem sobie dalej, a co jest potem? Owoc zaś sprawiedliwości jest zasiewany, owoc. Przecież było coś o owocach. Oliwki, winna, ratolo, świgi. Zaś mi się zgadza, nie?
Czyli popatrzcie, to jest troszeczkę szerzej. Ja dopiero zaczynam zauważać te rzeczy w tekście, ale one tam są. One tam są, to jest nieprzypadkowo. Więc oczywiście akcent mamy tutaj, w tym miejscu. Kochani, poprzednio omawialiśmy 13 i 14, czyli teraz po kolei wchodzi nam 15 werset. Cechy mądrości ludzko-demonicznej, tak to zacytowałem i zwróćcie, zatytułowałem, i zwróćcie uwagę, że jest to, że to nie jest nazwane, nie wiem, głupstwem, że to nie jest nazwane jakąś, nie wiem, marnością, no to jest nazwane mądrością. I to jest dość ciekawe z tego powodu, że najczęściej, kiedy Pismo mówi o mądrości, to mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana, prawda? I tak dalej, wiemy o tym, tak? Chrystus jest mądrością, a tu jest mowa o innym rodzaju mądrości. I to jest dość ciekawe. Chciałbym się chwilę nad tym tematem skupić, tym bardziej, że jest on w miejscu akcentowanym. Kochani, z tekstu widzimy, że są trzy źródła tej mądrości. Pierwsza, przyziemność. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, wiara jest dowodem tego, co niewidzialne, tak? Jest tą hipostazą. Wiara jest skierowana ku temu, co niewidzialne, ku temu, co w górze. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, jest powiedziane. Nie dlatego, że prawda wspiera się o Kościół, tylko dlatego, że jest dowodem prawdy tu i pośród nas. To jest dokładnie ten sam obraz. Podczas kiedy ten rodzaj mądrości ma oczy utkwione nie w górze, tylko oczy ma utkwione na dole. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli to, że są ludzie, którzy nie chcą oczekiwać nagrody w górze kiedyś. Oni chcą nagrody już tu i teraz. Za co? No za swoją zapobiegliwość, za swoją ciężką pracę, za swoje tam osiągnięcia, dokonania, za to, jacy są, no wiecie, reklamy, jesteś tego warta i tak dalej. To jest to. No popatrzcie, kiedyś słuchałem audycji, wypowiadał się pewien człowiek, który jakoś tam bardzo się szybko i dobrze się wzbogacił, i zadano mu pytanie takie, jaką by dał, która z jego rad uważa, że jest najmądrzejsza i jakiej mógłby udzielić wszystkim tym, którzy chcieliby pójść w jego ślady. I on mówi tak, nie marnuj pieniędzy, nigdy żadnych pieniędzy. I to jest niewątpliwie mądre. Ale czy to jest skierowane ku górze? Nie, to jest skierowane ku temu, żeby zostać bogatym chłopem tutaj na ziemi, prawda? Oczywiście moglibyśmy to w tej jego mądrości w jakiś sposób zastosować i przenieść ją na te duchowe wartości, ale nie chcę się tym zajmować w tej chwili. Druga rzecz to jest duszewność. I wiecie, bynajmniej nie chodzi o te dusze czyste, blisko Pana będące i tak dalej, tylko chodzi o taką duszewność, w sensie zaspokajanie swoich tych takich no, pożądliwości, mówiąc wprost. I to jest też coś, co jest skierowane na tu i teraz. I to też nie jest coś, co jest skierowane ku wieczności. Kochani, w dzisiejszych czasach, cóż wydaje się wspanialsze od sztuki? Sztuka jest święcona niczym bóstwo. Taka jest prawda. Te współczesne filharmonie to wyglądają jak świątynie. To jest coś, czego pragnie człowiek, to jest coś, czego pożąda ludzka dusza, sztuka, tak? Spłonęła teraz we Francji, jak to wypowiedzi. No właśnie, tak, katedra Notre Dame, tak, takie cudowne miejsce z tymi wszystkimi demonicznymi obrazami wokół.
Mniejsza z tym. Nie jestem zwolennikiem palenia katedr, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, ale to było bardzo, bardzo mroczne miejsce. Mnie osobiście mało się podobające. Tak więc duszewność. I duszewność, o ile pośród ludzi uchodzi za cnotę, o tyle tak naprawdę również skierowana jest na tu i teraz. Czyli jest to próba zaspokojenia samego siebie. Dzisiaj często mówi się dzisiaj o samorealizacji. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Chrześcijanin nie chce się samorealizować, chrześcijanin chce realizować wolę Boga. I to jest różnica. Dość poważna. A że przy tej okazji będziesz szczęśliwy, to jest też fakt. Ale to będzie efekt uboczny. Okej. No i wreszcie wiedza demoniczna. Źródłem tej mądrości mogą być też i demony. I to jest... Ja dokładnie nie znam się na demonach, żebyście wiedzieli, ale niewątpliwie są to potężne i inteligentne istoty, znacznie inteligentniejsze od nas. I gdyby nie Boża ochrona, to nie moglibyśmy się przeciwko nim ostać, ani przechytrzyć ich. Tak więc... Kochani, no i co przede wszystkim z kontekstu wiemy, że jest ta rozbieżność pomiędzy tym, co zewnętrzne, co wygląda tak bardzo wypolerowanie i tak bardzo ładnie u tych ludzi, a tym, co wewnętrzne, i autor nazywa to obłudą albo hipokryzją, i o tym jeszcze będzie mowa. Owoce takiej mądrości, zazdrość, no bo to, co oczy widać, te. Widzą, tak? Rywalizacja albo kłótliwość. Ludzie rywalizują. Celami są te rzeczy, które tutaj, tu i teraz się widzi. Kłótliwość. Są gotowi walczyć o to, co ich, a jakże? O to, co uważają, że słusznie im się należy, albo to, czego pragną. No i wreszcie zamieszanie albo niepokój. I wszelkie złe dzieło. Na czym polega zło tego dzieła? No przecież nie ma niczego złego w tym, że człowiek, nie wiem, pracuje i dorabia się, nie wiem, lepszego auta, czy ładniejszego domu, czy jakkolwiek. No, chociaż kawalerki w naszych warunkach. No nie ma w tym przecież niczego złego. Wiecie, Kiedy rozpoczynaliśmy ten kurs, zastanawialiśmy się nad Jakubem. Jakub z królewskiego domu. Błękitna krew, że tak powiem. Najbliższe z możliwych pokrewieństwo z Panem Jezusem. Brat. Wybitnie pobożny człowiek. Szanowany zarówno przez chrześcijan, jak i przez nienawróconych Żydów. Jakub Sprawiedliwy, Jakub Cadik. Wybitnie uzdolniony. Ten list to jest majstersztyk. Przynajmniej pod dwoma względami. Jeśli chodzi o język grecki, jak też jeśli chodzi o retorykę. Człowiek o ogromnym autorytecie, mających swoich uczniów. Jego autorytet był tak duży, że jak czytamy w liście do Galacjan, kiedy Piotr zauważył, że wchodzą jacyś ludzie od Jakuba, to stracił na chwilę rozsądek i w obłudę popadł. Pomyślcie sobie, jaki autorytet ten człowiek musiał mieć. Człowiek, który miał wszystko. I co przy tej okazji powiedzieliśmy? Przypomnę wam, to, czego uczy życie Jakuba, brata pańskiego, to jest to, że to wszystko będzie ci jedynie powodem twoich problemów, jeśli nie staniesz się tym, kim w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie jest Jakub, brat pański. Jakub apostoł, nie, Jakub sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli tego wszystkiego nie użyjesz po to, aby służyć Bogu, to będzie zło.
To będzie coś, co uplącze twoje serce. To będzie coś, co będzie przyczyną twojego upadku. Te dobre rzeczy. Nawet twoje talenty. Wiecie, widziałem ludzi pełnych pychy, bo są w stanie dobrze wyciąć wyrostek komuś. Albo bo... Słuchajcie, widziałem ludzi, którzy byli pełni pychy, bo się dostali na studia. Dopiero się dostali, jeszcze nic nie skończyli. Oni już byli tacy... No, przecież studia to jest dobra rzecz. Tak? Widziałem ludzi pełnych pychy, bo zostali inżynierami. I tak dalej, i tak dalej. No, bycie inżynierem nie jest niczym złym. Coś o tym wiem. Ale wiecie, jeśli to wszystko nie zostanie użyte w służbie dla Boga, to będzie dla ciebie złe. Możesz grać na gitarze i może to być pułapką dla twojego serca. A możesz tym służyć Panu. To wszystko zależy, jaki stosunek do tego będziesz mieć. Dlatego ta przyziemna, duszewna, demoniczna mądrość w istocie człowieka zniewala, a nie służy jego dobru. Choć może się wydawać, że służy, bo ma więcej forsy, bo jest popularny, jego autorytet jest większy, tak? Słuchajcie, Jakub to wszystko miał. I zaczyna swój list tak. Jakub, sługa. A mógł przecież zacząć tak jak Piotr, starszy do współstarszych. Albo jak Paweł, Paweł apostoł. Albo Jakub, brat pański. A nie zaczął tak. Jakub, sługa. A jaką mądrością ty się kierujesz? Gdzie są zwrócone twoje oczy? Na to, żeby sobie ułożyć życie tu i teraz? Czy na to, żeby otrzymać nagrodę w górze? No to jest pytanie, które wprost wynika z tego tekstu. I ten grzech obłudy to jest grzech, którego nasz Pan nienawidził szczególnie i najbardziej. Czyli rozdźwięku pomiędzy tym, co na zewnątrz widać, taką, wiecie, wypolerowaną postawą chrześcijańska, taką fasadą chrześcijańskości, jak mówił do faryzeuszy, groby pobielane. Naprawdę takie inwektywy, to jest straszna inwektywa, szczególnie dla Żyda. Naprawdę... Ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nigdy nie używał twardych słów względem ludzi, którzy byli prości albo którzy byli pokutującymi grzesznikami. Tylko względem obłudników. To było coś szczególnie, czego On nienawidził. Niestety w chrześcijaństwie jest to grzech, który występuje. Który występuje. I wierzcie mi, wszyscy mamy jakąś inklinację do tego, żeby na zewnątrz pokazywać się lepszymi, niż jesteśmy w środku. I to jest zupełnie naturalne. Natomiast no, jest cienka czerwona linia. I pamiętajmy o tym, żeby w tej kwestii sprawdzać swoje serce. Ale mądrość z góry najpierw jest prawdziwie czysta, następnie pokojowa, życzliwa, zgodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Mądrość, która jest z góry, jest nieobłudna. Przypomnijcie mi, czy coś już było z góry w tym liście. Bo to jest takie dość charakterystyczne. Mądrość, która jest z góry. Jakub, pamiętajcie, Jakub jest moim zdaniem mistrzem świata, jeśli o retorykę chodzi, on nie używa przypadkowo słów. To, że tam jest napisane z góry, to nie jest to samo, co z nieba. Bo on już tego słowa raz użył. Zobaczmy, 1,17 do 18. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. I 18.
Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Ten datek dobry, który zstępuje z góry od Ojca Świateł, to jest nowe zrodzenie. To jest nowa natura w Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy pamiętali, że ta mądrość, która tu jest wymieniona, ona się odnosi do czegoś, co jest z góry. Bo wraz z tym nowym narodzeniem zstępują też te nowe cechy. Cechy prawdziwej mądrości. Mądrości, która jest skierowana ku nagrodzie w górze, a nie ku zyskowi tu i teraz. Wiecie, cały problem z chrześcijaństwem współczesnym polega na tym, że ludzi próbuje się kusić poprawą warunków ich życia, kierując ich do Chrystusa. Ja nie mówię, że to nie jest prawda, ale to jest tylko efekt uboczny. To nie jest kwintesencja bycia chrześcijaninem. Cechy mądrości z góry, czysta. Drugi Koryntian 7:11. Patrzcie, co ten nasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Czystość to nie chodzi o nieskalaność od urodzenia. Czystość polega na tym, że człowiek zaczyna przejawiać gorliwość, jak to jest powiedziane, tęsknotę, karę, te wszystkie rzeczy po to, żeby się oczyścić. Wtedy, kiedy doświadcza tego, że nie jest czystym. Na tym polega czystość. Filipian 4, może jeszcze drugi, 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Dziewica czysta? Koryntianie? No chyba żartujesz, Pawle apostole. Przecież tam się rzeczy takie działy, że nawet wśród pogan się nie działy. Ale zostali obmyci i oczyszczeni. Już się nie liczą ich stare grzechy. Czystość nie polega na tym, żeby, nie wiem, że rozumiecie, to nie chodzi o to, co było w przeszłości. Kim byliśmy się nie liczy, ponieważ w Chrystusie wszystko jest nowe. Możemy być dziewicą czystą. Filipian 4:8. Wszakże, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Miłość jest czysta. Ta prawdziwa mądrość jest czysta. Ta prawdziwa mądrość jest czysta tak, że myśli o tym, co czyste. O tym, co jest cnotą. O tym, co jest godne pochwały, nie o tym, co plugawe, obrzydliwe, złe i godne potępienia. Pierwszy do Tymoteusza 5:22. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. To jest mowa o ordynacji do służby, mówiąc wprost. Czyli krótko mówiąc, wtedy, kiedy pozwalamy usługiwać komuś, z którym coś jest nie tak, to możemy stać się uczestnikami cudzych grzechów. To jest też sposób na zachowanie
czystości. Wiecie, nie tak daleko stąd, bo w Katowicach za kazalnicę do zboru protestanckiego proszono wyznawcy Chrystusa Eucharystycznego. To jest bardzo poważna sprawa. Wiecie, wdzięczny jestem siostrom i braciom, którzy, wiecie, kiedy ja się nawracałem, to ja byłem katolikiem jeszcze, ale naprawdę oddałem swoje serce Bogu. Wiecie, wdzięczny jestem braciom i siostrom, którzy rozumieli tą prawdę, która tutaj jest zawarta. Oni uznawali, przyjmowali do wiadomości, że ja się uważam za nawróconego, ale nigdy nie dopuścili mnie do żadnej służby. Widząc, stawiając wyraźną granicę, która była sygnałem dla mnie. Nie wiem, gdzie byłbym dzisiaj, gdyby oni wtedy zachowali się inaczej. Pierwszy Piotra 3:2. To jest skierowane do żon, aby ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie, i nie chodzi bynajmniej o dobrze posprzątaną kuchnię, chociaż oczywiście czystość może się przejawiać w dobrze posprzątanej kuchni, to jest ze wszech miar słuszne i właściwe, godne i sprawiedliwe, ale przede wszystkim chodzi o czystość życia. Czystość życia żony względem męża, tutaj nie ma mowy o niewierzących mężach. Tu jest o chrześcijanach, którzy doświadczają upadku. Dla takich żona ma przejawiać te cechy. Czemu tak uważam? Z tego powodu, że jako wzór jest dana Sara, która była uległa Abrahamowi, który jest ojcem wiary. Okej. Pierwszy Jana 3:3. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci i prorocy na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów naszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych... Przepraszam, ja czytam nie ten rozdział. Pierwszy Jana 3:3. I każdy, kto tę nadzieję ma w nim, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Proces uświęcenia jest... jakby to być dowodem prawdziwości działania Ducha Świętego w życiu ludzi. W dzisiejszych czasach ludzie te dowody próbują w różnoraki inny sposób generować. Jedni na przykład mówią, że kiedy coś tam mówisz ustami niezrozumiałego, to jest jakiś dowód i tak dalej. Nie, kochani, Duch Święty jest przede wszystkim jaki? Święty. Więc prawdziwa zmiana w życiu, prawdziwe uświęcenie jest dowodem tego, że jesteśmy zrodzonymi z góry, że jesteśmy z Ducha Świętego. Pokojowa. Łukasz 10:5-6. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. Bardzo ciekawy werset, związany z pracą misyjną. Czyli krótko mówiąc, życzenie pokoju dla domu przyjmującego Ewangelię ma skutkować, że ten pokój w tym domu zaistnieje. Jak on zaistnieje? To nie jest żadna magia. Tak samo jak to otrzepywanie nóg na wycieraczkę, to też nie jest żadna magia. To chodzi po prostu o to, że Ewangelia niesie z sobą pokój. Przede wszystkim pokój z Bogiem, a ten pokój z Bogiem przekłada się na pokój z ludźmi. Po prostu tak to działa. Jeśli was odrzucą, no to wy doświadczycie tego pokoju i tyle. Tak?
Jan 14, 27. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pan Jezus daje pokój w sposób inny niż daje go świat. Świat ciągle mówi o pokoju, a kiedy mówi, to mówi. I nic z tego absolutnie nie wynika. Ciągle trwają wojny, palone są kościoły, zabijani są ludzie. Ciągle jest jakiś rodzaj wojny w sposób absolutnie permanentny. Nie myślcie, że to, co na ulicach widzimy, to jest pokój. To jest tylko bardzo cieniusieńka warstwa lukru, zwanego kulturą, dobrym wychowaniem może. I jakikolwiek problem, to ten lukier od razu pęknie i będzie widać tą ropę, która jest w środku. Pan Jezus daje pokój w inny sposób. Poprzez prawdziwą przemianę ludzkiego serca. Rzymian 3,17. Drogi pokoju nie poznali. No i tam jest mowa, tam jest, to jest troszeczkę szerzej. To jest mowa o powszechnym grzechu pośród ludzi. Wcześniej już wspomniałem o tym, że ten pokój światowy to jest tylko ten taki cieniusieńki lukier. I to jest dokładnie też to samo. Ludzie nie poznali drogi pokoju, ponieważ prawdziwa droga pokoju zaczyna się od pojednania się z Bogiem. I prawdziwy pokój jest czymś, co zstępuje od Niego. Oni nie poznali drogi pokoju, natomiast chcieliby doświadczać tego pokoju. No ale 2 Piotra 1:2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I tu jest powiedziane jak? Przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? Warto dodać, że tam słowo poznanie nie jest takie typowe poznanie, bo gnozis to takie typowe poznanie, tam jest epignozis, czyli takie dogłębne, takie bardzo bliskie, bardzo osobiste. Nie, i ten epignozis występuje kilkanaście razy tylko, nie? Jeśli dobrze pamiętam, w Nowym Testamencie, więc warto powiedzieć, że to jest o czymś takim. Nie? Tak. Tak, tak. Dziękuję, Krzysiu. Ja bym to powiedział może trochę inaczej, ale o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi i ja może powiem to, co chciałem powiedzieć. Wiecie, gdybym miał Krzysia zdjęcie, nawet album z Krzysiem, znał jego CV, życiorys, jego, nie wiem, posiadał kompletną wiedzę na jego temat, to jeszcze nie znaczy, że go znam. Bóg jest osobą i znanie Boga bynajmniej nie polega tylko na wiedzy o Nim. Znanie Pana Jezusa Chrystusa nie polega tylko na wiedzeniu o tym, że się urodził, że żył, że dokonał takich cudów, tak? Oczywiście, że to jest element, który jest potrzebny, ale jest to warunek potrzebny, aczkolwiek niewystarczający. Jest potrzebne osobiste poznanie. I ten znany werset. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Tak. Nie, kto nie wie. Tak. Zgodna, życzliwa. Filipian 4:5.
Skromność wasza niech będzie znana wszystkim. Pan jest blisko. I tu właśnie, tu występuje to samo słowo. To jest ta życzliwość bądź łagodność. Powiedzcie mi, jak skromność ma być znana wszystkim? Ja to zawsze mówię, że wiecie, moją najbardziej widoczną zaletą jest skromność. Jak wam to brzmi? Zaraz po pokorze zresztą. Bardzo nieskromnie. Bardzo nieskromnie, nie? Więc to jest, tak? Zawsze mi się podobałem po słowa Pana Jezusa, że coś twoja, nie wie twoja prawica, co czyni twoja lewica. Jak dajesz dar miłosierdzia, to robię w ukryciu, wtedy płaci sobie ojciec, który się przygląda w ukryciu. To jest ciekawa cecha naszego Pana Boga. Nie widzimy go, nie słyszymy go, nie drąbi gdzieś tam z nieba, bo to ja stworzyłem świat, te drzewo, które się czuwać. To jest gdzieś tak, tam się taki mało postawić. Ale w tym Filipian jest dokładnie to samo słowo i to słowo moim zdaniem znaczy właśnie zgodność albo życzliwość. I to jest coś, co może być znane wszystkim. Krótko mówiąc, to, że jesteś życzliwy. To, że jesteś do zgody, a nie idziesz na udry, jak się to mówi, tak? I to jest coś, co może być znane wszystkim. Niekoniecznie trzeba o tym trąbić. To po prostu stanie się znane wszystkim. Natomiast w Biblii brytyjskiej ta skromność znana wszystkim mi to krakało zawsze. Jak może być skromność znany wszystkim? Jestem tak skromny, że wszyscy o tym wiedzą. No, są tacy ludzie, przebierają się w takie długie czarne suknie i wiecie, są tak skromni, że wszyscy tylko na nich zwracają uwagę. No to jest jakieś niezrozumienie. Nie może we Włosienicy będziesz chodzić, wtedy na pewno wszyscy na ciebie będą patrzeć. Na pewno to nie jest taka skromność, tak? To raczej właśnie chodzi o tą zgodność i życzliwość. No. A to, co powiedziałeś, oczywiście jest również prawdą, tylko ja jakby no nie do końca widzę związek właśnie z tym, bo nawet jeśli by to ta skromność była, to niech nie wie lewica, co czyni prawica, to też nie może być znane wszystkim ludziom. Po prostu w ogóle temat skromności jest dosyć taki trudny temat. Jest trudny. Ja miałem też wiele wszelkich różnych problemów z tym związanych i człowiek, który chce być skromny czasami, też w takim innym rozumieniu, bardzo często też pomija siebie albo chowa się gdzieś w cieniu, sam gdzieś i często przez taką skromność nie podejmuje też żadnych prawa. To błąd jest. I to jest wtedy prawda, tak. Żeby też jakoś tam, wiem, miesiąc z boku w kącie, ale jednak wychodzić do ludzi. Pamiętajmy jednak, że ta skromność, tutaj to tłumaczenie jest błędne. Tu jest mowa o łagodności albo o życzliwości. 1 do Tymoteusza 3:5. To jest chyba błąd. Musiałem się pomylić gdzieś. Tytusa 3:2. Ciekawe, co jest Tytusa 3:2. Przepraszam bardzo. Drugi Tymoteusz. A 3:2? A drugi Tymoteusz. Drugi do Tymoteusza, tak? 3:5. Też chyba nie. Tytusa 3:2, tak? Tytusa 3:2, tak. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi. To słowo ustępliwi, to jest właśnie to słowo, które tutaj występuje. Zgodna, życzliwa. Wszelką łagodność, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. 1 Piotra 2:18.
Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. I to jest skierowane do niewolników, ale tam właśnie też występuje to samo słowo, które w tym miejscu występuje. Może tyle. Ustępliwa, zgodna, i to jest hapak z Legomena, nie występująca w innych miejscach. Słuchajcie, jeśli chodzi o list Jakuba, on jest nagromadzeniem wyrażeń, które nie występują w innych miejscach. Jest ich aż 62. To jest charakterystyczne dla tego listu. I ta ustępliwa, my tu tłumaczymy jako ustępliwa, tak? Ale tak naprawdę wyraz ten może znaczyć raczej łagodnie przekonywująca. No i oczywiście mądrość, która jest z góry, jest łagodnie przekonywująca. Dlaczego? Dlatego, że sami chcielibyśmy być łagodnie przekonywani. No i tu mi oczywiście przygody z panami tak zwanymi reformowanymi przychodzą do głowy. Widzę, Igor się uśmiecha, tak, tak, tak. To, co ci panowie robią, na pewno nie jest łagodnie przekonywujące, to jest brutalnie obrażające. I nie popuszczasz cię przekonać. Tak, nie tak, tak, to choćby cię udusić miał. Tak, więc to na pewno nie jest ta cecha mądrości Bożej, to na pewno nie jest mądrość wstępująca z góry. I wreszcie pełna miłosierdzia. No i kochani, mamy list Jakuba wreszcie. W liście Jakuba jest 2,13. Jest to samo słowo. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje albo chlubi się sądem. I to jest to miłosierdzie. Miłosierdzie to jest co? To jest okazywanie komuś łaski, pomimo tego, że na to nie zasługuje, tak? Co to jest? To jest ktoś cię okradł, postąpił względem ciebie źle, a ty nie tylko nie pociągniesz go do sądu za to, ale pomożesz mu, jak się okazja zdarzy. To jest coś takiego. Po ludzku, według mądrości tej przyziemnej, zmysłowej, demonicznej, to jest głupota. No ale to jest mądrość wstępująca z góry. 1 Piotra 1,3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego mamy okazywać miłosierdzie innym? Bo sami go doświadczyliśmy. Doświadczyliśmy go w tym odrodzeniu, którego dokonał Bóg. I to jest coś niesamowitego. Wiecie, to choćby nie wiem, kto jaki dług miał względem nas, to się ma nijak w stosunku do tego długu, który nam darowano. I jeszcze nam daruje, bo jeszcze nieraz upadniemy zapewne. I jeszcze Judy 1,21. Judy ma tylko jeden, tak? Po prostu Judy 21. Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Kochani, miłosierdzie jest ku życiu wiecznemu. Juda napomina nas, abyśmy zachowali siebie w miłości Bożej. Mamy siebie zachowywać w miłości Bożej. Mamy, ale czy jesteśmy w stanie? Walczymy, tak? Więc wciąż będzie nam potrzebne miłosierdzie. I ta miłość wstępująca z góry jest pełna tego miłosierdzia względem innych. Tego miłosierdzia pomimo wszystko. Bo tak jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest pomimo wszystko. A szczególnie w stosunku do braci. Pełna dobrych owoców. No, Jakub 5,7.
Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje czy cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. I 5:18. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój owoc. My będziemy jeszcze omawiać te wersety. Ja je zostawię u was w takim stanie, kiedy do nich dojdziemy. Chciałbym tylko, żebyście zapamiętali, że one łączą się z mądrością stępującą z góry. Bo to jest już sam finał, ten piąty. Tam jest naprawdę coś poważnego. Galacjan 5:22 to są wersety, które na pewno znacie i to bardzo dobrze. Owocem zaś ducha są, a mądrość wstępująca z góry jest pełna dobrych owoców. A owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Krótko mówiąc. I tyle na ten temat. Pełna dobrych owoców. Owoców czego? Owoców kogo? Owoców Ducha Świętego oczywiście. Niestronnicza też nie ma innych wystąpień. Znowu macie chapak z Legomene. Nie ma. Jest ich 62. W tym tekście są aż dwie. W tym krótkim wersecie. Cały list Jakuba. Wiecie ile wersetów ma? 108 ledwo. Także mamy tu taką małą koncentrację. Nieposądzająca. Niestronnicza, nieposądzająca. Czyli krótko mówiąc, no tak sprawiedliwa byśmy powiedzieli. Ale niesprawiedliwa w sensie egzekwowania, tylko sprawiedliwa w sensie takiego rozdzielania raczej, tak? Nieposądzająca, jak widzicie. Czyli to jest takie, no niedomyślająca się zła, tak? To są, jeśli byśmy porównali do 13 rozdziału 1 do Koryntian, to jest bardzo duża zbieżność. Niepodejrzliwa, o, niepodejrzliwa, tak. Nieobłudna. Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem. 2 Koryntian 6:6. W czystości i poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. To jest, apostoł Paweł opisuje, w czym nie daje innym zgorszenia, aby służba, trzeci werset, aby służba ich nie była zniesławiona. Między innymi w miłości nieobłudnej. I bracia, no to nie chodzi o to, że na przywitanie robimy sobie dwa karpie i dwa niedźwiadki, chociaż można se zrobić. Ale jest pytanie, czy naprawdę miłujesz swojego brata i swoją siostrę? I w związku co z tego wynika? Pamiętajcie o kontekście. W kontekście jest to, że oni na zewnątrz byli tacy wypolerowani, a w środku mieli tą zazdrość, tą chęć rywalizacji. A prawdziwa miłość jest nieobłudna. No i pytanie, kto potrafi przejawiać cechy takiej mądrości? Kim trzeba być, aby je przejawiać? Po prostu trzeba być odrodzonym dzieckiem Bożym. Nie ma innej drogi. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować w żaden sposób. Co najwyżej stanie się właśnie grobem pobielanym. Może je zewnętrznie przejawiać, ale w ich sercu, w jego sercu tego nie będzie. Tak naprawdę jedynym,
który w pełni kierował się tymi zasadami mądrości Bożej, był Pan Jezus Chrystus. Ale Jego natura przez Ducha Świętego może mieszkać w nas. Niestety nie tylko Jego, bo wciąż pozostaje nasza cielesna też. W związku z tym toczymy walkę. W związku z tym nieraz jesteśmy policzkowani wtedy, kiedy nam już się wydaje, że nam wychodzi dobrze. Wtedy okazuje się, że ciało wymierza nam plaskacza. Nie wiem, ja doświadczam często. Także, kochani, ale to coś jest w nas, jeśli się nowo narodziliśmy. To coś jest w nas. Podlewajmy to, a umartwiajmy tamto. Zasiewanie owocu. Owoc zaś sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. Powiedzcie mi, co w tym zdaniu jest czynione? Co się tu robi? Zasiewa. Zasiewa się. Tak jest, bardzo dobrze. Kto to czyni? Popatrzcie, że w tym strukturze kontekstem do tego tekstu jest werset 11 i 12. Przeczytajmy ten werset 11 i 12. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę gorzką i słodką? Czy drzewo figowe, moi bracia, może rodzić oliwki, a winna latorośli figi? Tak też i słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Podobnie jak tu owoce, pamiętacie tę strukturę, tak i tamte owoce. I tam mówiliśmy, no, słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tak naprawdę o czym on mówi? Tam w centrum tej struktury jest winna latorośl. Winnicą pańską jest dom izraelski, czyli obecnie Kościół. Tak naprawdę to jest pytanie o Kościół. On zadaje pytania w tym 11-12. Jakub pyta, czy jesteś z Kościoła? Czy jesteś winnicą pańską? A tu mówi, owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju. Przez kogo? Przez tego, co sieje. Przez tego, co sieje. Przez tego, co sieje. Owoc jest zasiewany. Popatrzcie, w ogóle to stwierdzenie, jakie jest dziwne. Zasiewanie owocu. Przed chwilą mówiliśmy o owocu. Prawda? Ten owoc wynika z tego, z tej przemiany w środku. On jest zasiewany. Poprzez to, jacy jesteśmy, inni ludzie doznają zastanowienia w swoim życiu i myślą, co w tym facecie jest innego. Popatrzcie, on się zachował tak, a tu się zachował tak. I oni myślą nad tym. Ta prawdziwość przemiany w sercu, wtedy, gdy widoczna jest na zewnątrz, jest owocem, który jest zasiewany. Owoc jest zasiewany. Jak to się czyni? No to powiedziałem właśnie. Czym jest to zasiewanie? Tamten owoc, kochani, ten zdrój słony i słodki, to chodziło o co? Chodziło o język. Więc nie chodzi jedynie o postawę, ale jeśli jest sama postawa i nie ma jednak wypowiedzenia słów darzących życiem, słów Ewangelii, to jest pewien brak. Zasiewanie tego owocu łączy się z mówieniem. Z mówieniem tego, co jest treścią Ewangelii. No i kim mogą być ci siewcy? Albo ten siewca przez dużą literę. Wzajemnie się to nie wyklucza. Bo wiecie,
Ja mogę was co najwyżej przekonać do swoich racji, używając retoryki, której staram się nie używać. I będziecie przekonani tak długo, dopóki się nie dopóki was nie przekona ktoś inny do swoich. Także ten siewca, którym jest Bóg, Duch Święty, jest absolutnie niezbędny w tym wszystkim, żeby mogła płynąć prawdziwa woda, woda darząca życiem, żeby mógł być zasiewany prawdziwy owoc, a nie jedynie, wiecie, ten zewnętrzny, polerowany blichtr faryzejski. Potrzebny jest Duch Święty, żeby mógł nas przemienić. I wiecie, nie uczyni nas to charyzmatykami, nie obawiajmy się. Módlmy się o pełnię Ducha Świętego, bo tym bardziej udzieli nam Ojciec Ducha Świętego, jeśli będziemy Go o to prosić. Bądźmy pełni Ducha, śpiewając w swoich sercach psalmy, napełniając się Bożym Słowem, które jest pełne Bożego Ducha Świętego, bo jest Nim natchnione. Róbmy to, a owoc będzie się zmieniał. To jest potrzebne. Co to znaczy, że zasiewanie odbywa się w pokoju? Jak myślicie? W tym kontekście ten wyraz pokój, co on może znaczyć? Co człowiek sieje, to też rządzi będzie. To tam 18 mówi, że ten pokój jest zasiewany tym, którzy czynią pokój. To też nie jest tak, że Pan Bóg zrobi wszystko za nas i nas przemieni. Ale ten pokój wraca do nas wtedy, kiedy my też go siejemy. Tak w pamięci, czy w Boże, czy w pracy, czy w Tak, z całą pewnością, z całą pewnością, ale zwróćcie uwagę też, bo jest problem tak zwanej apologetyki. To jest pytanie w kontekście tego wersetu, jak powinna wyglądać tak zwana apologetyka. Bo ona wygląda tak, że o ludzie. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Tak, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Więc to nie o to chodzi, żeby zagnać kogoś w kozi róg, jak to ktoś gdzieś napisał jakimkolwiek biblijnym sposobem. Ponieważ to, no nie wiem, kochani, jeśli dyskutujemy z kimś, kto ma inne poglądy w jakiejś tam kwestii i argumentujemy z pisma, to krótko mówiąc, baczmy, aby naszym celem nie było wygranie pyskówki. Wiecie, ktoś dobrze wyćwiczony jest w stanie wygrywać pyskówki naprawdę skutecznie. To się nazywa erystyka. Tak zwane sztuczki erystyczne. I można każdą pyskówkę wygrać. Ale prawdziwym celem prawdziwej apologetyki jest pozyskanie kogoś w czymś, w czym się myli. Po prostu. Więc zamiast, wiecie, okładać się jak wariaci jakimiś wersetami czy argumentami, spróbujmy na chwilę postawić się w butach, jak to się mówi, tamtej osoby i spróbujmy się zastanowić, mając takie poglądy i tak dalej, jak chcielibyśmy, aby ktoś przemówił do nas. I tak przemówmy do tego kogoś. Naprawdę dobry sposób. Wcale nie łatwo. Bardzo trudne. A czy nie powinniśmy również zakładać, że być może ta druga osoba ma rację? To zależy. Często podchodzimy w dyskusji z góry, zakładają, że on racji nie ma. Bo rację mam ja, a może akurat jednak on ma rację. No różnimy się, ale czym się różnimy? Czy nie powinniśmy zakładać, że... W jego tok myślenia, w jego argumenty. Na pewno. Na pewno powinniśmy wniknąć w jego tok myślenia. Takim przykładem, przepraszam, że przerwę, tak. Są faryzeusze. Święcie przekonani o słuszności swojej prawdy, o słuszności prawa Mojżeszowego i mówili, nie może być od Boga połamy szabat. Byli otwarci na to, że być może oni ten szabat nie rozumieją właściwie, tak. To być może wtedy nie mogli przyjąć. W każdym razie problem współczesnej apologetyki polega na tym, że jedni drugi chcą utrzeć w moździerzu wraz z krupami, zamiast pozyskać ich. To nie jest żadna apologetyka. To nie jest mądrość Boża. To jest po prostu, nie wiem, hańba, mówiąc wprost. To jest hańba. Czy to
na forach chrześcijańskich. Na forach chrześcijańskich, tak. Tyle tak, pogardy do drugiego tak, człowieka jest w tych tak, wypowiedziach pobożnych, argumentowanych tak, Słowem Bożym, tak, że to jest... Tak. Aż bolą zęby, jak się to tak, 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 tak. Bolą zęby, oczy też, od patrzenia na to nawet. Ja już od jakiegoś czasu się nie zajmuję tym w ogóle, nie jestem na tych forach dyskusyjnych, bo to jest strata czasu, nic innego. Okej, kolejny werset. Czas, tak? 11. Dobra, to zróbmy przerwę.